Dzień dobry, witamy Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj gościem Zdrojowa TV jest Michał, który jest mistrzem metafizyki chińskiej oraz feng shui. Cześć, Michał. Dzień dobry wszystkim, cześć Aneta, witajcie. Słuchajcie, mamy nadzieję dzisiaj Wam przybliżyć troszeczkę tak zwanej czarnej magii chińskiej, a dokładnie metafizyki i jej jakby tajników i co możemy uzyskać. Michał, powiedz nam, co to jest metafizyka chińska? Czy można ją jakoś podzielić na jakieś działy? Czy to jest jedna całość? Czy feng shui też wchodzi w skład metafizyki chińskiej? Przybliżam trochę ten temat. Słowo czarna magia tutaj zupełnie nie pasuje, bo jeśli magia, to można nazwać ją białą. Oczywiście to jest jak nóż, którego można użyć i do krojenia chleba, i do innych celów, prawda? Natomiast jednak skupiamy się na tej pozytywnej części metafizyki chińskiej, na którą składa się 5 sztuk. Ciężko, żebym ja teraz 5000 lat tradycji kultury w trzech zdaniach zawarł, ale powiem tak. Na metafizykę chińską składamy oczywiście formy praktyczne, jakimi są elementy medycyny chińskiej, tradycyjnej chińskiej medycyny. To chyba Państwo wiecie i rozumiecie, że jest to bardzo skuteczna forma terapii. Mamy oczywiście fizyczną inspekcję i ona dotyczy sztuki czytania z twarzy, sylwetki, sposobu artykulacji, mimiki, ale też dotyczy otoczenia, czytania krajobrazu, miejsc, domów, form. I tutaj już mamy do czynienia z feng shui. Oczywiście mówimy o przeznaczeniu w kategoriach metafizyki chińskiej. Tutaj 4 filary przeznaczenia i sposoby jego rozpoznania, interpretacji to jest właśnie bazy oraz wgląd w szczęście nieba, czyli to, pod jakimi gwiazdami się urodziliśmy. Mówimy oczywiście o też sposobach prognozowania jako czwartej gałęzi metafizyki chińskiej. To jest dywinacja, to jest I Ching, wróżenie, predykcja i to są bardzo skuteczne metody szukania odpowiedzi na nękające nas bieżące pytania i prognozowania przyszłości, też przez to na nią wpływu. No i oczywiście jest jeszcze to, co jest jakby najważniejsze, a bardzo często pomijane i zapomniane, to jest filozofia góry, gdzie mówimy o sztukach walki, mówimy o sztukach dotyczących tai chi, qigong, czyli pracy z ciałem, z meridianami w ruchu w ciele, medytacji, kontemplacji, ale także oczywiście mówimy o filozofii gór, tak gdzie powstało feng shui, powstało w górzystym terenie, aby być stabilnym jak góra, a żywym jak woda bijąca ze źródeł tej góry. No i to tak w skrócie, oczywiście bardzo wielkim uproszczeniu, to jest te 5 sztuk, które składają się na metafizykę chińską. Rozumiem, czyli jedna ze sztuk metafizyki chińskiej to jest między innymi feng shui Tak, oczywiście. Natomiast one się przeplatają, tak? Czyli elementy feng shui znajdziemy w każdej z tych 5 sztuk metafizyki chińskiej. Oczywiście fizyczna inspekcja, inspekcja fizykalna, to jest miejsce, gdzie tego feng shui będzie najwięcej. I teraz, no to może przejdźmy sobie właśnie tak po kolei, będziemy sobie omawiać te sztuki, jeśli chcesz. Jeśli mamy tyle czasu, oczywiście, bo też nie chcę, żeby to nagranie było zbyt długie, ale co w głównej mierze, jakie pozytywne zmiany, w naszym życiu, albo jak może nam pomóc w życiu, w tym, żeby ono było po prostu lepsze, właśnie feng shui, jak używać tej sztuki? Może nam pomóc bardzo skutecznie. Jeśli mówimy o feng shui, to mamy na myśli otoczenie, bo mówimy o kierunku wody albo w wodzie i wietrze. Tak są tłumaczone te terminy feng shui jak kierunek wody. Mówimy o kierunkach gór, kierunkach świata, które nas otaczają. Mówimy o układzie ulic, ścian, mówimy o przestrzeni, w której żyjemy, mówimy o mieszkaniu, domu, w którym funkcjonujemy. I oczywiście ma to na nas ogromny wpływ, który nazywamy tak zwanym szczęściem ziemi. Nie sposób jest pominąć szczęście nieba. To też jest bardzo ważne, że musimy to odnieść do konkretnych osób, konkretnych ludzi. I to szczęście nieba to jest moment, w którym przyszli na świat. To jest epoka, w której żyją. To jest czas, to jest charakterystyka
czasu po prostu też kosmicznego, najbliższego kosmosu, który ich definiuje. To, co było na niebie, z tym się nie dyskutuje. I tu mówimy właśnie o szczęściu nieba. No i oczywiście Feng Shui to też jest szczęście człowieka, czyli to jest właśnie ta korekta, ta praca, ta aranżacja także dotycząca właśnie Feng Shui, tego jak mieszkamy, gdzie żyjemy, aby uzyskać jak największe efekty, jak największą skuteczność, żeby jak najmniejszym wysiłkiem i największym nakładem uzyskiwać pożądane, korzystne, jak największe efekty. I tu znowu w bardzo wielkim skrócie opisałem, na czym to polega. Natomiast Feng Shui czerpie z tych pięciu sztuk. Jak wiemy, pięć jest bardzo znaczące w metafizyce chińskiej i na Dalekim Wschodzie. Mówimy o pięciu przemianach, pięciu elementach, pięciu żywiołach, mówimy o pięciu gałęziach sztuki. I też piątka jest bardzo ważnym symbolem, jeśli mówimy o obliczeniach Feng Shui, jeśli mówimy o dywinacjach, o I Ching, o przepowiadaniu, to też ten aspekt liczbowy, tak zwanej numerologii chińskiej, też jest bardzo ważny i o tym właśnie informuje nas piątka. Czyli Feng Shui to nie jest jakaś tam oderwana po prostu nauka metafizyki od wszystkiego innego, tylko na to składają się też między innymi nie dość, że miejsce urodzenia, to jeszcze czas urodzenia. I nie wiem, czy wspomniałeś o tym, ale na przykład, jeżeli chcielibyśmy wiedzieć, czy my mieszkamy w dobrym miejscu, bo ja rozumiem, że Feng Shui to też się odnosi do naszej lokalizacji, tak? Przede Czyli wszystkim jest to lokalizacja i to są tak zwane formy krajobrazu i to jest najbliższe otoczenie, czyli dom, mieszkanie, sąsiedztwo. Sąsiedztwa, otoczenia, dzielnicy, regionu, kraju, tak de facto wynika 70% tego, co się dzieje w naszym życiu, no bo jak mieszkamy w dobrej dzielnicy, no to jesteśmy raczej w dobrych trendach i wibracjach. No jak mieszkamy w złej dzielnicy, to mamy duże szanse narazić się na ryzyko z tego wynikające i kontakty też niezbyt dobre i niezbyt przyszłościowe. No, tak pokrótce. Natomiast no, dla jednych jest to ważne i bardzo robi to im dużą różnicę. To są czasami bardzo proste rzeczy. To tak jak tabelka tutaj nad moją głową. Pod taką belką się nigdy nie śpi. Natomiast jeśli ja usiadłem pod nią tylko na chwilę, żeby zrobić to nagranie, to ona na mnie nie ma większego wpływu, ona mi tutaj nie zagraża. No chyba, żebym się tak dał ponieść emocjom w trakcie tej rozmowy, że później wstanę i uderzę głową. Natomiast no to są właśnie te fizyczności, które nas dotyczą jak najbardziej w każdym otoczeniu, a przede wszystkim w mieszkaniu. I dobrze jest mieć tak skonstruowany dom, mieszkanie, żeby nam po prostu sprzyjał, żeby nam ułatwiał życie, żeby nam ofiarowywał jak najwięcej możliwości i też nie narażał nas na ryzyko i zagrożenia. No to jest dobre feng shui. Ono wynika, tak jak mówię, z tego, co na zewnątrz, 70%, i 30% to już jest wewnątrz, i to jest nasza korekta, nasza praca, to jest nasza kolorystyka, są nasze meble, to jest nasza symbolika, nasze także remedia, talizmany, amulety, czyli to, o czym się otaczamy. Ważne, żebyśmy to robili świadomie, bo wtedy to pracuje na nas, a nie przeciwko nam. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie jak gdyby człowieka w danej przestrzeni, w danej lokalizacji. Bo wiadomo, są różne domy, czy na przykład budujemy domy, chcemy po prostu mieszkać po swojemu. Ale też wiem między innymi no, z twoich nagrań, że nie każdy jakby dom, czy nie każdy dom, który jest konkretnie skierowany względem tam właśnie tej metafizyki chińskiej czy feng shui, jest dla wszystkich. Czyli, że konkretne osoby będą miały korzystne kierunki dla siebie, a inne będą niekoniecznie czuły się dobrze w tym miejscu czy w tym domu. Czy tak jest? Czy to można sprawdzić? Tak, oczywiście, no, są domy, które się w ogóle nie udają już na poziomie, na etapie budowy, tam są problemy, te budowy często stają, one są niedokończone, no to z różnych względów wynika, ale jakby można to łatwo wskazać, zdiagnozować, to są rzeczy już takie drastyczne, tak, to są nieskończone inwestycje, no bo ze względu na to, gdzie działka, jaka działka, jaki projekt,
No niestety możemy sobie zrobić dużą krzywdę w życiu. Są domy, które służą jedno pokolenie, no bo ludzie na tyle silni, by je stworzyć, tworzą je w sposób nieprzemyślany, nierozsądny, w niedobrej lokalizacji, która nie służy im, to po jednym pokoleniu te domy wymierają, stają się domami opuszczonymi. No i są oczywiście domy tak zwane Yang, lecz pamiętajmy, że to Yang to ma być 70%, żebyśmy nie byli w wiecznym haju i pobudzeniu, a 30% ma być Yin. Są domy Yang, które no, służą na pokolenia i te rody kwitną i też jakby ludzie w tych rodach i w tych domach dobrze się rozwijają, dobrze im się powodzi pod kątem materialnym, emocjonalnym. Po prostu osiągają dobrostan, homeostazę. Tylko teraz rozmawiamy o domach. Nie ogólnie o budynkach, prawda? Bo jak mówisz, że Yang ma być 70% do celach mieszkalnych, w celach, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy mogli się zregenerować, tak? Ale jeżeli by to na przykład już był inny budynek, czyli na przykład biuro albo coś, co pod firmę jest przeznaczone, to wtedy czy to wtedy trzeba odwrócić, że lepiej faktycznie mieć więcej tego Yang niż Yin w takiej lokalizacji? Oczywiście, jeśli mamy być bardzo wydajni, to możemy tą wydajność sobie wzmóc i wspierać. Tak, jest to oczywiście możliwe. Przede wszystkim Feng Shui w zachodnim rozumieniu to jest psychologia przestrzeni i ergonomia. A jak wiemy, psychologia przestrzeni ma służyć poprawie bytu ludzkiego, czy też bytu pracownika w miejscu pracy, i taka przede wszystkim też jest ergonomia, żeby nam było wygodnie, żeby nam było komfortowo, żebyśmy mogli się skupić na tym, na czym chcemy, żeby nam nic nie przeszkadzało, a wręcz pomagało wszystko w celach, które realizujemy. Oczywiście miejsca pracy też powinniśmy konstruować pod kątem proporcji odpowiednich, no bo nadmiar działania nie powinien jakby zabrać nam tego elementu myślenia, strategii, logistyki, pracy intelektualnej, i to też jest właśnie ten podział ścisły pomiędzy tym, co jest yin, co jest, odbywa się po cichu, a tym, co jest yang, co jest działaniem, co jest pracą. Także też powinniśmy pamiętać o tym w miejscu pracy, żeby nie wszystko było yang, bo jak najbardziej wyciszenie, kontemplacja, myślenie, intelekt, praca intelektualna, to jest też oczywiście potrzebne. I myślę, że tutaj te zasady są stałe. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie w miejscu pracy, no to da się to zrobić oczywiście bardzo wyraźnie, także bardzo indywidualnie, także oczywiście w określonym kierunku i wobec określonej osoby. Najczęściej jest to właściciel firmy, prawda? Tak, żeby zarabiał, żeby on był szczęśliwy, to i wszyscy jego podwładni, jego pracownicy będą korzystać z tego. Mamy już te domy, mamy firmy, wiemy, że one mogą być różne w zależności od lokalizacji. Też wiem, że jest coś takiego jak skierowanie, osadzenie domu i to można zmierzyć. I wtedy mamy różne typy tych domów i one mają różne losy też, tak? To się da sprawdzić. Czyli że okres, w którym one zostały wybudowane, miał jakieś pewne energie, niósł ze sobą pewne jakby dobre lub niekoniecznie tak korzystne właśnie energie, w zależności od tego, jak on jest posadowiony, w jakim miejscu. I to można sprawdzić też wstecz, prawda? Czyli to można sprawdzić do budynku, który był już dawno, dawno temu zbudowany i coś tam się działo, może niekorzystnego, potem coś się zmieniło. Powiedz nam bliżej o tym, bo to jest bardzo interesujące. Czy my na przykład wtedy musimy go, nie wiem, remontować? Słyszałam takie coś o wymianie dachu. Przybliż tutaj coś na ten temat. Zwłaszcza kiedy patrzymy wstecz, jeśli robimy tą fizyczną inspekcję, prawda, ale też zaglądamy do przeznaczenia, jakby patrzymy w tył, robimy retrospekcję, jak to życie tam wyglądało. No bo co nam po pustym domu, budynku, prawda? Nic. No zawsze mają wypełnić go ludzie i patrzymy, co im się tam wydarzało.
No to możemy, znając datę budowy i skierowanie, czyli tam, gdzie on ten dom patrzy, gdzie ma twarz, gdzie jest jego przód, tam, gdzie jego usta się otwierają na to, co może przyjąć, i tam, gdzie ma plecy, czyli to jest tak zwana gwiazda góry, czyli osadzenie, no możemy już wstępnie postawić taką diagnozę i najlepiej właśnie weryfikować ją poprzez taką retrospekcję, czyli budynki, które stoją dłużej, które stoją przez kilka okresów. Możemy sobie zaobserwować, że faktycznie te trendy, które tam wynikały z tego, jak on był osadzony, skierowany i w którym okresie był wybudowany, miały wpływ na życie jego mieszkańców. Oczywiście okresy się zmieniają, cały czas podróżujemy we wszechświecie i najbliższy kosmos się zmienia, i to też ma ogromny wpływ na to, co się dzieje społecznie, gospodarczo, politycznie i też indywidualnie, i też oczywiście w przestrzeni fizycznej. Na przestrzeni dekad okresy się zmieniają i też zmieniają się sytuacje w tych miejscach. Pozytywne gwiazdy mogą ulec osłabieniu, negatywne mogą ulec zmożeniu i vice versa. Także negatywne trendy kiedyś wygasną, a przyjdzie światło i korzyść na te pozytywne, na te dobre. Natomiast oczywiście trzeba powiedzieć, że jeśli są niewyeliminowane trudności wynikające właśnie ze złego feng shui, z zatrutych strzał, o których mówimy, czyli błędy takie podstawowe, no to to wszystko, co wynika z form tych większych krajobrazowych, przestrzennych, jak dom jest po prostu źle zbudowany, w złej formie, na nie takiej jak trzeba działce, no to to jakby te rzeczy, o których powiedziałem teraz, one są drugorzędne, natomiast mogą bardzo pogłębić stan na przykład negatywny lub też w kontekście tego złego projektu, złej działki na jakiś czas odwlec katastrofę w czasie. A czy możemy taki dom uzdrowić? To znaczy tak, powiedzmy, że on był wybudowany, załóżmy, 20 lat temu. Teraz już mamy w ogóle inny okres, wchodzimy w inny okres. I czy na przykład, jeżeli byśmy coś zrobili, to czy możemy jakoś sobie odmienić, jeżeli te gwiazdy nie były takie korzystne? A załóżmy, że dla tego okresu te gwiazdy ulegają polepszeniu. I też chciałabym zapytać o te zatrute strzały. Co z tym Naturalnym zrobić? jest, że robimy coś takiego jak remont generalny albo remont co jakiś czas, i to oczywiście z czegoś wynika, prawda? Bo czujemy się zmęczeni otoczeniem, ono się zużyło, kolory wyblakły. Co jakiś czas też trzeba zrobić remont generalny. To jest taki nowy oddech, nowa świeżość, i to też jest wskazane, tak? Właśnie co 20 lat, jak zmieniają się okresy, zrobić taki przegląd i zrobić taką korektę, zrobić taki remont, a czasami właśnie nawet generalny. Jeśli chodzi o zatrute strzały, są to po prostu elementy z otoczenia, które powodują, że niszczone jest szczęście domowników, lokatorów, użytkowników jakiejś przestrzeni. Czy to właśnie w biurze, w zakładzie pracy, a przede wszystkim w miejscu zamieszkania. W domu, tak? To są właśnie zatrute strzały. I to jest przede wszystkim coś, trzeba wyeliminować, żeby w ogóle zmienić swój los. Jeśli da się, bo tak jak mówię, niektóre budynki i niektóre działki uniemożliwiają to i są zagrożeniem, a nie błogosławieństwem dla ich użytkowników, domowników. Czyli tutaj zaczynamy od jak gdyby budynku, miejsca, w którym mieszkamy, od domu, ale powiedziałeś wcześniej, że właśnie na metafizykę chińską jeszcze składają się takie rzeczy jak na przykład właśnie wykres urodzeniowy, tak? Czyli kto się pod jaką gwiazdą urodził, jakie ma żywioły. Czy to może mówić coś też na temat naszych przyszłych losów? Czy my możemy też zrobić jaką predykcję tego, jak nasze życie się będzie układać w czasie, albo jakie mamy szanse na pewne rzeczy, tak można powiedzieć, takie prawdopodobieństwo, że one się zdarzą, czy energię, czy jak możemy wykorzystać dane okresy w naszym życiu, żeby sobie, nie wiem, zmienić pracę, czy zmienić partnera, czy nie wiem, właśnie zmienić miejsce zamieszkania. Takie kluczowe momenty, czy one są widoczne w tej metafizyce, w tym wykresie naszym urodzeniowym? Czy to jest widoczne? Czy ty możesz powiedzieć
przepowiedzieć rzeczy, które staną się dla nas w życiu. Mówimy tu o gałęzi jednej z pięciu metafizyki chińskiej, która się nazywa przeznaczeniem, prawda? Losem. No i tutaj cztery filary przeznaczenia są narzędziem takiej diagnostyki i takiej ewentualnie korekty. Możemy to zrobić indywidualnie, lecz żaden człowiek nie jest sam, prawda? Wynika z kontekstu rodziny, rodziców, też jest w związku, ma potomstwo, mieszka z kimś, ma z tym kimś miłosne odniesienia albo nienawistne odniesienia. I to wszystko jest oczywiście to, co powinniśmy wziąć pod uwagę. I faktycznie możemy taką diagnozę i taką predykcję, takie przewidywania zrobić. Też patrzymy zawsze wstecz, robimy retrospekcję, żeby to zweryfikować, żeby znaleźć też oczywiście cykle, jakie są te miejsca właśnie silniejsze, akcentowane, które są bardziej yang, które są bardziej trudne, które są bardziej dogodne. No i to właśnie na przestrzeni czasu i życia człowieczego nam dużo może pomóc. No i to jest pytanie, czy my tego chcemy, bo też są ludzie, którzy wolą, żeby życie im się układało, a nie żeby oni układali sobie życie. Nie chcą brać też takiej może odpowiedzialności, nie wiem, może też boją się tego, co mogliby się dowiedzieć. Rozumiem to i szanuję, no bo możemy się dowiedzieć bardzo dużo. Ponad 30% tego, co nam w życiu się wydarza, wynika właśnie z tego przeznaczenia, które piszą nam no, okoliczności, prawda? Mówimy tu o szczęściu. Te ponad 30% następne to jest to szczęście Ziemi, które znowu pisze nam nasze życie. No i te 30, które pozostaje, to jest ta nasza korekta, to jest to szczęście człowieka, czyli to jest nasza praca, nasze starania, nasze możliwości, to co my robimy, z kim robimy, jak my to robimy. Także no, jest metafizyka chińska bardzo użytecznym narzędziem, natomiast dla człowieka zachodu albo osoby, która nie chce wziąć też odpowiedzialności za życie, że to życie jej się układa i ono dyktuje to, jak ona postępuje, no to jest trudna rzecz, metafizyka chińska, bo ona do wzięcia też większej odpowiedzialności za swoje życie, dostarcza nam informacji, danych na ten temat, gdzie zrobić właśnie korektę, poprawę i w ten sposób no, zmusza nas do wzięcia spraw w swoje ręce, żebyśmy się bardziej tym kowalem losu swojego stawali, nawet jeszcze bardziej niż uczono nas w szkole na przykład, że to my wszystko wykuwamy. No, nie wszystko, natomiast jak mamy te dane, mamy te informacje, no to tym kowalem swojego losu możemy być w sposób większy, a przede wszystkim bardziej skuteczny, a ja w swojej, no mogę powiedzieć, karierze, no bo już tych lat jest kilka i też chyba dojrzałem do tego, żeby myśleć o sobie w tych kategoriach, że chociaż medycyna i wykształcenie medyczne też mi się przydaje, oczywiście w odniesieniu do metafizyki chińskiej. Natomiast no jednak stawiam tutaj na te sprawy dotyczące właśnie inspekcji fizykalnej, feng shui, losu, przeznaczenia, dywinacji, I Ching, no bo to też jest fascynujące, jak my też możemy przewidywać to, co się wydarzy w odniesieniu do realnych sytuacji, realnych ludzi, realnych zdarzeń, w odniesieniu do miejsc, do właśnie domów, do ludzi, do rodzin. To wszystko jest do opisania pięknym językiem metafizyki chińskiej. Jeśli ktoś chce i się nie boi, to oczywiście tak, ja także zapraszam do kontaktu i współpracy. No właśnie, czyli z tobą się można skonsultować odnośnie swojego, powiedzmy, nazwijmy to horoskopem, tak? Swojego horoskopu chińskiego, odnośnie swoich gwiazd urodzeniowych, okresów szczęścia, czterech filarów przeznaczenia, tak jak powiedziałeś. No i oczywiście domu, tak? Czyli miejsca, w którym mieszkamy. I to wszystko jest jakby ze sobą powiązane, prawda? Czyli, że jeżeli my coś zmienimy w przestrzeni, to też możemy jakby zadziałać na nasz fart, tak? Czy ja to dobrze rozumiem? Najczęściej to jest tak, że ludzie mają trudność i dlatego chcą zrobić zmiany. No bo jak jest dobrze, no to zazwyczaj nie mają takiej Jakiś problem, motywacji, tak, się ani potrzeby. pojawia. Pojawiają się problemy, pytania, są na jakimś życiowym zakręcie albo widzą pewnego rodzaju cykliczne trudności, pułapki, w które
wpadli, chcą się z nich wyrwać i wtedy jest to pole do rozmowy i współpracy. No bo to jest współpraca, to nie jest w żaden sposób narracja i monolog mój, tylko my musimy rozmawiać, wymieniać się informacjami, żeby wspólne wyniki, wspólne korzystne wartości z tego wyciągnąć, tak? No bo ja będę miał ogromną sytuację, jak komuś pomogę, on fizycznie, materialnie, życiowo odczuje poprawę swojego losu. To zaczynamy od podstawowej rzeczy, no można ją nazwać horoskopem, ale to jest nic innego jak analiza danych po prostu. I to w tym momencie to jest na bardzo wysokim poziomie i szczegółowo do zrobienia. W kontekście tej osoby i jej bliskich, no bo musimy się odnieść do całości. Rzadko się zdarza, że ktoś jest singlem, a jeśli jest, no to też z jakiegoś powodu i to też jakby z tej analizy danych wynika, tak? Jakby kto ten ładunek nadał, że akurat on jest osobą samotną, albo nie wszedł w związek, nie wszedł w relacje, ewentualnie one się nie udały. No i na bazie tego większość ludzi, z którymi mam do czynienia, chce pójść dalej, no to mamy kwestie dotyczące I Chingu i też właśnie analizy konsultacji przestrzeni, w której żyją, mieszkania, domu. No i w tym momencie robi się już wyraźna, oprócz diagnostyki i wskazówek jakby, no to robi się już wyraźna korzyść na planie fizycznym też i poprawa losu, poprawa bytu. I to tutaj jakby, to musieliby mówić o tym ci ludzie. Bardzo wyraźne i szybkie to są skutki. Musisz komentarze tam podpiąć, No jakie poproszę o masz. takie komentarze, jeśli ktoś ogląda, jeśli mieliśmy ze sobą kontakt i współpracowaliśmy, no żeby się jakby nie wstydzić i napisać, co o tym myślą i jak to czują. No w każdym razie w tym świecie, który jest i w tym momencie czasu, w którym jesteśmy, no jest mnóstwo ludzi, którzy by się chcieli takimi tematami zajmować i jakby z różnych źródeł też czerpią inspiracje, prawda? No to są różnego rodzaju jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, karty, jakieś predykcje, intuicje. Natomiast oprócz tego, że taki dar też trzeba mieć, żeby to w ogóle robić, żeby to czuć, no to też trzeba mieć do tego narzędzia, prawda? No, bo jak mówi, że talia kart to jest jakieś narzędzie, no to jest niewiele. My tu mówimy o pracy w przestrzeni, to też wymaga czasu, no takie konsultacje dotyczące rodzin i domów, no to jest mnóstwo czasu, no to jakby możemy to liczyć w tygodniach. Ten czas poświęcony na to przeze mnie i przez państwa czy ludzi, którzy ze mną współpracują, żebyśmy doszli do wspólnych i bardzo korzystnych wyników. Także no, trzeba się liczyć z tym, że to nie są rzeczy błahe także, że to nie jest cyganka, prawdę ci powie, albo tarot postawiony, jaki będę mieć dzisiaj dzień. Ale też można, prawda? To znaczy też na No, konkretny dzień są jest to energie. Są konkretne energie konkretnych dni, konkretnych miesięcy, oczywiście lat, okresów, cykli, tak, prawda? Jedni mają z górki, inni pod górka, inni w ogóle mają bardzo równo i niewyboiście. Natomiast no, banalizowanie tego to jest ostatnia rzecz, którą ja chciałbym zrobić. Bo tak jak z I Chingiem, no nie wolno po prostu lekceważyć wyroczni, bo ona się będzie na nas gniewać i będzie nas oszukiwać. Tak. To są rzeczy, z którymi się nie dyskutuje i się je akceptuje jako pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, wyroki boskie. Tak. No i czym to już zahacza, ja bym powiedziała o taką fizykę kwantową wręcz, że to są jakieś odpowiedzi, które przychodzą nie wiadomo skąd, nie? Ale one są dobrze znane już przez Chińczyków tyle tysięcy lat temu, jak gdyby już oni wiedzieli o tym, co znaczą kombinacje, no tak naprawdę zero-jedynkowe, tak? Jak je interpretować? Jest to nic innego właśnie jak zapis binarny, zero-jedynkowy, czyli to, co my dzisiaj Tak. rozwinęliśmy do komputerów i komputerów w tym momencie kwantowych. Jest to pewnego rodzaju taki naturalny kod wszechświata. Jakby jedyną
kulturą, która to wszystko do nas doniosła, jeszcze rozwinęła po drodze, no to jest właśnie Daleki Wschód i chińska metafizyka w obrębie tej kultury dalekowschodniej chińskiej. To są doskonałe narzędzia, że czas nam się nagrania kończy. No to ja Tak, też widzę właśnie. Mamy niecałe zachęcam do półtorej tego, minuty. żeby skorzystać, spróbować sobie zacząć właśnie od siebie, od swojej osoby i swojego otoczenia, a potem ewentualnie przeanalizować też miejsce zamieszkania. Też warto w kontekście budowy, w kontekście rozwoju, w kontekście zmiany miejsca zamieszkania też zawsze się do tego odnieść, tak żebyśmy mieli dobre, dostatnie, dogodne życie, no bo takie ono ma być i może być jak najbardziej. Oczywiście tam, gdzie rozum, tam jest szczęście, także ja zachęcam do rozumnego podejścia i zapraszam także. Tak, czyli z tobą można się skontaktować w jaki sposób? Przez maila, przez telefon. Wiem, że Facebook coś tam ostatnio już nie działa, więc jakie formy kontaktu? E-mail sparok1999, sparok1999@gmail.com lub też telefon 505-025-017 i tutaj można mnie znaleźć. Oczywiście w sieci też jestem pod imieniem i nazwiskiem. Michał Łysek, zapraszam do kontaktu i dziękuję za to nagranie dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci za nagranie. Tak, ja bym tu mogła gadać jeszcze 3 godziny o tym, ale nie mamy czasu, także może zrobimy jeszcze kolejną część w jakimś czasie, zobaczymy. Dzięki. Dziękuję wszystkim, którzy to oglądali.